Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, obiecałam, że będzie na kanale więcej takich tematów pod kątem mam, pod kątem dzieci. Był już jeden temat wprowadzający i mówiący o tym, jak się ma dieta ketogeniczna do żywienia dzieci, czy jest ona potrzebna. Natomiast, no oczywiście to nie wyczerpuje jakby całego tematu i powiem Wam, no jak kilku miesięcy mam coraz więcej zapytań o kwestie właśnie prowadzenia, przygotowania do ciąży, prowadzenia ciąży, laktacji itd., itd. Zresztą też wiele moich podopiecznych właśnie trafiło do mnie, dlatego że na przykład chciały zredukować wagę i zajść w ciążę, bądź poradzić sobie z problemami hormonalnymi typu PCOS, bo rzeczywiście ketoza, i to jest potwierdzone badaniami naukowymi, może pomóc nam zajść w ciążę, natomiast nie ma totalnie żadnych badań, można powiedzieć, pod kątem tego, czy ketoza jest bezpieczna w ciąży. Dlatego, że jak pewnie dobrze wiecie, no nie robi się badań na kobietach w ciąży i nie przeprowadza się żadnych eksperymentów. I te zalecenia dietetyczne, które są, czyli jedzenie węglowodanów złożonych, skrobi, zbóż itd., itd., no są ogólnie jakby przyjęte i zalecane. Ale co ciekawe, nie ma tak naprawdę też badań, jak tego typu żywienie wysokowęglowodanowe wpływa na kobiety w ciąży, bo znowu nie robi się badań. Więc to jest jakby pewna przyjęta prawda. I przypuszczam, że jeżeli na ten film trafi ktoś, kto nie do końca jest zaznajomiony z tematem diet niskowęglowodanowych, żywienia ketogenicznego, to być może to, co będę mówić, mu się nie spodoba. No i oczywiście macie prawo mieć inne zdanie, macie prawo to komentować, natomiast bardzo Was proszę tylko, żebyśmy po prostu nie wygłaszali jakichś takich skrajnych teorii, nie znając jakby całego problemu. Najpierw postarajmy się douczyć. Uwierzcie mi, że naprawdę ja bardzo wiele czasu poświęciłam, żeby się zapoznać z tym tematem, a potem dopiero rozmawiajmy, tak? A jeżeli czegoś nie wiemy, to po prostu albo się do tego przyznajmy, albo pytajmy, bo to też nie jest jakby nic złego. Muszę Wam powiedzieć, że ja też temu tematowi poświęciłam w ostatnim czasie no więcej mojej energii i mojego zaangażowania, nie tylko z tego powodu, że mnie o to prosiliście, to również, natomiast też z tego powodu, że sama no już lekko, jak widzicie, się powiększyłam. Jestem w tym momencie w trzeciej ciąży mojej, mam już dwójkę synów, jeden już ma 8 lat, drugi 6, więc troszkę czasu minęło, natomiast teraz jestem w 21 tygodniu, więc już za połową, więc i to jest w sumie moja pierwsza, tak mówiąc w nawiasie, keto ciąża, bo poprzednie no odżywiałam się zdrowo, ale na pewno nie było to ketogeniczne, czy to było niskowęglowodanowe, może ta druga bardziej. Natomiast jakby dopiero 5-6 lat temu właśnie z ketozą zaczęłam się zajmować zawodowo. Także o tym Wam też na pewno opowiem, bo myślę, że może to Was zaciekawić. Temat LCHF, czy to keto, jeżeli chodzi o ciążę, jest bardzo obszerny i na pewno nie wyczerpiemy go tym filmem. Ja chciałam Wam tylko opowiedzieć o takich podstawach i też o tych właśnie makroskładnikach, no bo właśnie keto, czyli te niskie węglowodany, wysokie tłuszcze, jak to wygląda w ciąży i czy rzeczywiście będzie to bezpieczne. Więc jakby mówimy o podstawach, natomiast mam w planie przygotować dla osób tym tematem zainteresowanych taki kompleksowy materiał, taki przewodnik razem jakby z moim też doświadczeniem, więc pewnie pokaże się on, mam nadzieję, za parę miesięcy, jeszcze zanim urodzę, chcę go skończyć. Także jeżeli oglądacie ten film później, to zerknijcie w opis filmu, bo być może on już tam jest. Natomiast na ten moment, jeżeli jakby chcecie szerzej zająć się tematem, bo na przykład planujecie ciążę, to mogę Wam polecić książkę doktora Tomasza Dengela, Żywienie niskowęglowodanowe i suplementacja w ciąży. Z tego co wiem, niedługo będzie drugie wydanie, natomiast pierwsze wydanie teraz chyba nie jest już dostępne w wersji papierowej, ale jeżeli wejdziecie sobie na stronę Dengela online, to z tego co wiem, można po prostu zakupić sobie w PDF-ie tą książkę. I to, za co mega szanuję tego człowieka, to, że nawet, bo wiadomo, zalecenia się zmieniają i ostatnio weszłam na jego stronę i zobaczyłam, że tam chyba odnośnie kwasu foliowego
są nowe zalecenia, więc on napisał, to co tu napisałem jest nieaktualne, proszę bardzo, teraz zalecenia są takie i takie, więc jakby to też jest fajne, bo medycyna się zmienia, postęp się zmienia, zalecenia dietetyczne też się zmieniają i warto być na bieżąco. I jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na makroskładniki, to właśnie są różne teorie. Jest oczywiście teoria, że potrzeba w ciąży nam węglowodanów i jakby dbamy nie tylko o siebie, ale jesteśmy też odpowiedzialne za dziecko, które się rozwija w nas, więc nie ma co eksperymentować, bo możemy mu zaszkodzić. Jeżeli chodzi o badania naukowe, to słuchajcie, ja znalazłam chyba jedno czy dwa badania na myszach, a to już też nieraz mówiłam, że badania na myszach, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną, nie do końca odwzorowują to, co się dzieje u ludzi, bo ketoza inaczej wpływa na myszy, inaczej, na szczęście lepiej wpływa na ludzi. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że też bardzo często ta dieta ketogeniczna, która jest podawana tym myszom, to jest wysoce przetworzona, po prostu takie żywienie oparte głównie na roślinnych tłuszczach, nawet czasem utwardzonych, więc jakby to nie jest w ogóle zdrowe, pełnowartościowe keto, takie jakie, no mam nadzieję, jeżeli jesteście na keto, sami stosujecie, więc to jest jeszcze druga rzecz. Jakby biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, co wyszło w tym badaniu, no mogę ja Wam podlinkować w opisie, głównie wyszło, że po prostu te płody myszy, które były na diecie ketogenicznej w porównaniu ze standardową dietą, no miały po prostu mniejszą masę, mniejsze pewne narządy, najpierw jakiś większy mózg, potem mniejszy, w zależności od którego tygodnia. Natomiast mówię, no według mnie to naprawdę nie jest jakby porównanie 1:1, ale na pewno trzeba mieć świadomość tego, żeby podejść do tematu odpowiedzialnie. I jest wielu specjalistów, którzy twierdzą, że w ogóle dieta ketogeniczna może być stosowana przez kobiety w ciąży i prowadzą wręcz w klinikach pacjentki, szczególnie takie, które mają problem na przykład z cukrzycą, insulinoopornością, przez cały okres ciąży jakby w stanie ketozy. I to jest jakby taki, powiedziałabym, trochę przyszło z zachodu i rzeczywiście jest taka jedna jakby część osób, które twierdzi, że to jest okej. Natomiast ja się mega cieszę, że w Polsce jakby są osoby, które się tymi tematami zajmują, bo jeżeli sobie spojrzycie do książki doktora Tomasza Dangela, to on tutaj pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie na węglowodany płodu oraz łożyska. I tutaj na przykład, jeżeli sobie zobaczymy na tą tabelę, to widać, że jakby w pewnych tygodniach już ciąży rzeczywiście to zapotrzebowanie płodu i łożyska na glukozę wzrasta znacząco, bo nawet do ponad 70 gramów w ostatnim tygodniu ciąży. Więc patrząc na to, że na przykład kobieta, no powiedzmy na keto, na żywieniu niskowęglowodanowym je jakieś 50 gramów węglowodanów, no to tutaj jeszcze dochodzi do tego ponad 70 gramów dla płodu i łożyska. Czy można to z gluconeogenezy pozyskać? Być może tak, natomiast ja nie byłabym tutaj aż takim ryzykantem i uważam, że te zalecenia są całkiem fajne i zaraz Wam właśnie powiem jakby zgodnie z tą książką, co moim zdaniem jest trafne, można sobie te makroskładniki dobierać. Natomiast moi drodzy, zanim wejdziemy w szczegóły, to proszę, jeszcze raz podkreślam, nie traktujcie tego, co Wam mówię, jako takich medycznych zaleceń, bo to nie są medyczne zalecenia i wszystko powinniśmy konsultować oczywiście z lekarzem prowadzącym. To czy możemy być na takim żywieniu niskowęglowodanowym, będąc w ciąży, też zależy jakby od tego, co było wcześniej. Bo pamiętajcie, że ketoadaptacja jest stresorem dla naszego organizmu. W pewnym momencie zmieniamy paliwo i nasz organizm nie potrafi w ogóle z tego paliwa przez jakiś czas korzystać. Więc jeżeli chcesz przechodzić ketoadaptację w ciąży, to odradzam. Może właśnie LCHF, czyli takie wyższe troszkę tłuszcze, dobre tłuszcze z ograniczeniem węglowodanów, szczególnie tych rafinowanych, prostych cukrów, to będzie korzystne. Natomiast odradzam jakby wchodzenie w keto, jeżeli wcześniej tego nie robiliśmy. Natomiast jeżeli jesteś w ketozie, bo wiele moich podopiecznych tak powiem właśnie jak było, wyleczyło się z PCOS. Ja nie mówię, że tutaj ketoza była jedynym jakby tutaj lekiem, bo no nie jest traktowana jako lek. Natomiast na pewno to żywienie w tym pomogło, więc jeżeli
tak jest w Twoim wypadku, no to dlaczego nagle masz teraz wchodzić na wysokie węgle, bo chcesz zajść w ciążę, albo bo zaszłaś w ciążę i po prostu we wszystkim tutaj w tym organizmie namieszać. Też nie uważam, że to jest dobra strategia, natomiast należy te po prostu makroskładniki jakby wypośrodkować i zrobić tak, żeby było dobrze. Ja w ogóle nie do końca się zgadzam z zaleceniami dla kobiet w ciąży. Jakby rozumiem, skąd one się biorą, bo tak trzeba być bezpiecznym w tych zaleceniach. Trzeba żadnej kobiecie w ciąży nie zaszkodzić, więc na przykład tak jak weźmiecie jakiś, no nie chcę tutaj przytaczać nazw firmy, ale pójdziecie do apteki, poprosicie o suplement dla kobiety w ciąży, jakiś łączony, no to ja tego nie biorę osobiście, bo naprawdę uważam, że te dawki to są po prostu nijakie. Natomiast właśnie one są dlatego takie, żeby z niczym nie ryzykować. Natomiast niestety nie ryzykujemy, żeby nie było za dużo, ale nieraz u kobiet w ciąży pojawiają się niedobory. I to poważne niedobory. Tak samo jest z różnymi innymi suplementami, tak jak na przykład na kwasy omega-3, DHA, EPA. To są tak ważne kwasy dla rozwoju mózgu płodu chociażby i nie tylko. No i są już teraz zalecane nawet chyba na każdym etapie trwania ciąży. Natomiast jeżeli sięgniecie po jakiś dobry suplement z kwasami omega-3, to będzie prawdopodobnie na tym napisane, że nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, no bo właśnie mało który suplement w ogóle może się sobie napisać, że tak może być bezpiecznie stosowany przez kobiety w ciąży, bo te jakby rygorystyczne nałożenia są tak duże. I ja to rozumiem. Natomiast jednak no, prowadzi to do tego, że nie każda ciąża według mnie rozwija się optymalnie. I czy jeżeli jakby kobieta w ciąży zazwyczaj ma przyzwolenie na różnego rodzaju zachcianki, jedzenie lodów, fast foodów itd., itd., znam te tematy nie tylko z mojego gabinetu, tylko no jakby jest to bardzo często na standardzie, że po prostu facet musi jechać w nocy na stację benzynową i nieraz się takie historie słyszy i się z tego śmiejemy, ale z drugiej strony to akceptujemy, a jeżeli kobieta, która odżywiała się wcześniej niskowęglowodanowo, chce o siebie zadbać, chce mieć dietę gęstą odżywczo, bogatą w dobre tłuszcze, bo przecież płód ma, znaczy dziecko jak się rodzi ma ogromny mózg, tak? W sensie w porównaniu, w stosunku do reszty ciała, jakby nasza głowa, nasz mózg jest po prostu bardzo, bardzo duży. A to jest głównie tłuszcz, cholesterol. Oczywiście są tam też białka, natomiast my w dużej mierze te nasze najważniejsze organy potrzebują tego tłuszczu, dobrego tłuszczu. Więc nie wiem, dlaczego nie ma przyzwolenia na tego typu żywienie. I ja też się spotkałam już z takimi zarzutami, że sobie będę szkodzić. Ale jakbym po prostu jadła fast foody, to prawdopodobnie byłoby okej. Poza tym jak kobieta nabawi się cukrzycy ciążowej, no to nagle powinna ograniczyć słodycze, wręcz powinna ograniczyć owoce itd., itd. I nagle wtedy to żywienie niskowęglowodanowe jest dla niej dobre, ale w momencie, kiedy ona po prostu już tej cukrzycy ciążowej się nabawi. Więc jak widzicie, myślę, że trzeba tutaj po prostu zachować zdrowy rozsądek. I według mnie, słuchajcie, jest to tym bardziej ważne, że nie wiem, czy wiecie, ale jak zbadano jakby osoby otyłe, osoby z nadwagą, osoby z insulinoopornością, to okazuje się, że bardzo ważnym czynnikiem jest nie tyle to, co one jedzą, chociaż to też jest ważne, ale jest to, co one otrzymały w życiu płodowym od swojej matki. Więc kobieta, która ma wysoki poziom glukozy we krwi, która ma wysoki poziom insuliny we krwi przed ciążą, w ciąży, po ciąży, karmiąc dziecko, sorry, niestety, ale tak pokazują badania, że ona automatycznie predysponuje swoje dziecko do tego, żeby ono później w życiu nastoletnim, w życiu dorosłym miało z tego tytułu problemy. Więc uważam, że tym bardziej z tych powodów powinniśmy zadbać o to, żeby po prostu tą glikemię u siebie wyrównać i mieć ją na niższym poziomie, a u niektórych osób oznacza to żywienie niskowęglowodanowe. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę Wam zaznaczyć. W teorii to możemy sobie wszystko powyliczać. Ja pierwsze dwie ciąże z chłopakami moimi przeszłam naprawdę fantastycznie, pracowałam, to ja wtedy pracowałam w sporcie, w fitnessie, byłam szkoleniowcem, po prostu praktycznie do końca, ja z nimi skakałam, a niektórzy się śmiali, że wskoczyłam potem na salę porodową i w ogóle nie czułam, że jestem w ciąży. W tej ciąży, nie wiem, czy to, że mam 31 lat i jestem już po 30, nie czuję się jakoś staro, ale jednak no jakby czułam się dużo gorzej. Miałam mdłości w pierwszym trymestrze i naprawdę ja z tej ketozy wyszłam. Ja w tym momencie jestem na żywieniu niskowęglowodanowym, ale ja nie jestem w ketozie.
Teraz jest mi już łatwiej w ogóle trzymać się jakby takiego żywienia idealnego, jakie bym chciała, żeby ono było, chociaż to nigdy idealne pewnie nie będzie. Natomiast na początku było mi ciężko, bo rano po prostu miałam takie mdłości, że na wszystkie keto produkty, jakąś jajecznicę, czy omlet, czy cokolwiek, jakbym zjadła, to by wylądowało to w toalecie, więc to po prostu nie miało sensu. I były takie dni, kiedy po prostu zjedzenie paru plasterków mandarynki albo i całej mandarynki z rana to było coś, co pomagało mi w ogóle przetrwać. Więc jakby też ja już teraz to bardziej rozumiem, że nie zawsze jesteśmy w stanie po prostu ze wszystkim, wszystko tak świetnie ogarnąć i też musimy jakby bez stresu na spokojnie podejść do tego tak, że po prostu robię na tyle, na ile mogę, no a pewnych rzeczy nie przeskoczysz i prawdopodobnie po tym pierwszym trymestrze to się poprawi, jeżeli gorzej jakby przechodzisz tą ciążę. No więc jakby na to też mamy uwagę. Ale przejdźmy do tego, jak wyglądają te zalecane makroskładniki, między innymi właśnie w tej książce. Zakładamy, że masa ciała przed zajściem w ciążę była prawidłowa i że nie mamy jakichś większych problemów, nie wiem, na przykład z cukrzycą, bo być może wtedy trzeba będzie te proporcje trochę zmienić. Natomiast co jest zalecane? Zacznijmy od białka. Jeżeli chodzi o białko, to jest nasza masa ciała razy 1,2 i teraz tak, w pierwszym trymestrze dodajemy do tego tylko 1 gram. W drugim trymestrze dodajemy do tego 9 gramów, a w trzecim trymestrze 28 gramów. Czyli zawsze Twoja masa ciała razy 1,2 i dodajemy odpowiednią ilość gramów w zależności od trymestru. I to całkiem, myślę, że u większości z Was będzie korespondowało z tą ilością białka, którą do tej pory jadłyście. No a wiadomo, że z kolejnymi trymestrami ciąży po prostu nasze też zapotrzebowanie kaloryczne jest większe, więc stąd też ta większa ilość białka. Jeżeli chodzi o węglowodany, to tutaj zalecenie jest 0,8 grama na kilogram masy ciała w pierwszym trymestrze. I tutaj nic nie zwiększamy, więc to tak naprawdę może na mniej więcej, w zależności od oczywiście wagi, ale oscylować w takim jeszcze ketogenicznym menu, jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie jakby w tym wytrwać, tak jak mówiłam, pierwszy trymestr bywa gorszy, sama się o tym przekonałam. Natomiast w drugim trymestrze dodajemy do tego właśnie to zapotrzebowanie płodu i łożyska i to jest pomiędzy 10 a 20 gramów. Zobaczcie, to wcale nie jest tak dużo. I można to też zwiększać stopniowo, nie, że tam wchodzę w drugi trymestr, to od razu 20 gramów więcej, chociaż też wiadomo, że czasem jednak zjemy tych węglowodanów więcej, czasem mniej i prawdopodobnie to wszystko jest ok. I ja uważam, że takie intuicyjne podejście do tematu też u bardzo wielu kobiet się sprawdzi i będzie dobrym rozwiązaniem. I mamy trzeci trymestr. W trzecim trymestrze zwiększamy mniej więcej z 65, tu jest 95 gramów, bo to zależy też od naszej właśnie masy ciała, na dzień zwiększamy do jakichś 95 do 125 gramów na dzień. Czyli pod koniec ciąży my możemy przekroczyć 100 gramów węglowodanów, ale zobaczcie, to nadal jest żywienie niskowęglowodanowe. Prawdopodobnie nie będziemy już wtedy w ketozie, no ale właśnie zakładając takie optymalne jakby żywienie, to zaproponowane tutaj, no to nadal jest to naprawdę tych węglowodanów całkiem niewielka ilość. I teraz to, co jeszcze zaleca Dangle, to żeby raczej nie korzystać tutaj z owoców, no i ja się na przykład w pierwszym trymestrze totalnie z tego wyłamałam, tylko bardziej właśnie z jakichś ziemniaków albo właśnie tych zimnych ziemniaków, które też mają skrobię oporną, czy z takich węglowodanów złożonych ze źródeł skrobiowych typu kasze, na przykład kasza gryczana, jaglana będzie świetna, jeżeli lubicie, komosa ryżowa, bataty, czy na przykład ryż, szczególnie ja polecam u kobiet dziki ryż, który też się fajnie sprawdza, czy tam jakiś, jeżeli lubicie jaśminowy, no to też jak najbardziej. Więc to są raczej te źródła węglowodanów, a nie lody. Chociaż przyznaję, mi się zdarzyło zjeść prawie pół opakowania lodów raz w ciąży. Przeżyłam i ten cukier mi wcale jakoś bardzo nie skakał. Ale o tych rzeczach właśnie typu gospodarka cukrowa, myślę, że jeszcze poruszymy te tematy w kolejnych odcinkach. Jeżeli nie jesteście w ciąży, nie planujecie być w ciąży i w ogóle Was to nie interesuje, to nie martwcie się. Ten kanał nie przerodzi się w kanał ciążowy tylko dlatego, że ja jestem w ciąży. Dalej będzie dużo innych tematów, natomiast myślę, że teraz jakby
no już keto wtorków było 100, może nie wyczerpałam w zupełności, ale jest tam jednak bardzo dużo takich rzeczy, które pomagają wielu osobom wejść w ketozę i potem w niej wytrwać i zrobić to zdrowo. Znajdujecie też odpowiedzi na pytania również tam, jak i w Keto Q&A, więc jest trochę miejsca i przestrzeni, żeby poruszyć nowe zagadnienia i właśnie takim będzie ciąża, jej planowanie, karmienie piersią, także to od czasu do czasu na pewno się będzie pojawiać. A jeżeli te tematy Was interesują, a wiem, że jest sporo takich osób, no bo dlatego też jest ten film, bo pytań było sporo o keto w ciąży, to bardzo mi będzie miło, jak napiszecie w komentarzu, może macie jakieś konkretne pytania, konkretne tematy, które chcecie poruszyć, bo w ten sposób mi też będzie łatwiej po prostu dla Was przygotować te materiały, które będą tak wyczerpywać wiedzę i te informacje, które są Wam potrzebne. Także dajcie znać w komentarzach. No dobrze, moi drodzy, bo się chyba trochę w tym temacie rozgadałam, no ale tak to czasem bywa, jak się jest mocno zaangażowanym w to. Pozdrawiam Was ciepło, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!